Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. W tej części kursu powiemy sobie kilka słów na temat noda o nazwie filter. Jest to nod, który znajduje się w grupie filtrów. Jest to zarazem nowa gałąź jakby całego drzewa nodów. Zobaczmy może, gdzie on się znajduje. To jest nod znajdujący się w filtrach i omówimy sobie dzisiaj pierwszy z nich. Ten nod wydaje się dosyć prosty i po jego wstawieniu do sceny od razu się okazuje, że jest to nod, który pomiękcza, czy też jakby zmiękcza krawędzie na renderze. Na początku może zobaczmy, co mamy na scenie. Na scenę wstawiłem obecnie pusty napis, znaczy napis, który nazywa się tak jak widać i spróbujemy z tym właśnie napisem coś zrobić. Na początku powiększę trochę, ustawię może we właściwych miejscach obrazek. No i teraz popatrzmy, co się będzie działo. Dodaję filtr o nazwie soften, czyli zmiękczanie. Ten filtr standardowo nie wydaje się, żeby działał, ale to dlatego prawdopodobnie, że ten faktor jest zbyt mały i nie mogę go tutaj bardziej powiększyć. Natomiast działanie tego filtra opiera się na tym, że po prostu zmiękcza odrobinę scenę, uśredniając sąsiednie piksele w taki sposób, aby między nimi pojawiły się jakieś tonacje barw przejściowych. Tak to wygląda. Zresztą nie wiem, może to nawet widać, tylko musiałem podłączyć tutaj viewer. O, już widać, super. Przepraszam za tą małą zadymę. Teraz już widać działanie. 0 to jest oryginalna scena. 0 oczywiście w czynniku zmiękczającym. Natomiast jeżeli zwiększę do 1, to widać, że scena się robi troszeczkę bardziej zmiękczona. Jeżeli jeszcze bardziej powiększę, przecież to już będzie bez żadnych wątpliwości widoczne. Muszę tylko trochę przesunąć, chyba trochę przegiąłem z tym powiększaniem. O. To jest dozwolone maksymalnie powiększenie sceny w viewerze. No więc jeszcze raz, bez faktora mam taką sytuację. Z faktorem jest to obrazek troszkę zmiękczony. Tak jak tutaj widać. Dobra, no i tak działa filter. Ale ten filter jest to nod, który ma dużo więcej zastosowań i wystarczy tylko rozwinąć z listy rozwijanej funkcję tego filtru, aby zobaczyć, co tam siedzi. Mamy tutaj różne rzeczy. Następnym w kolejności, oprócz soften, czyli zmiękczania, jest sharpen, czyli tak naprawdę utwardzanie, zaostrzanie. To jest filtr wyostrzający. Jego maksymalny efekt działania widać w tej chwili. On dodaje takie krawędzie dookoła obrazka, co samo w sobie może być ciekawe, ale jego działanie sprowadza się w normalnym przypadku do powiększania kontrastu. Odpowiednio sterując tym ustawieniem mogę doprowadzić do sytuacji, kiedy krawędzie będą troszeczkę bardziej zaostrzone. Dodam może sobie obrazek jakiś, aby można było to lepiej zobaczyć. Przypuszczam, że mam jeszcze tutaj ten obrazek ze zdjęciem. Weźmy sobie może to jako wejście. No i teraz wystarczy go tylko troszkę pomniejszyć, aby zobaczyć, jak to wygląda. No więc teraz działanie filtru jest wyłączone. To jest oryginalne jego zachowanie, znaczy oryginalne, no nie oryginalne, właśnie wyłączone, nie mam tutaj tego filtru. W związku z tym nie widzimy efektu jego działania. Natomiast jeżeli dodam troszeczkę filtrowania, to cały obrazek zostaje natychmiast wyostrzony i to widać na źdźbłach trawy na przykład, na wzorze, na koszulce, na fladze, no i tam gdzieś w tle, w szczegółach. Jeżeli będę cały czas zaostrzał obraz, doprowadzę do pewnej przesady i stanie się on taki przejaskrawiony, troszeczkę za ostry. To, co się tutaj dzieje, to jest już taka dystorsja zaostrzeniowa. No i niestety nie wygląda to za dobrze. Jeżeli będę jednak powiększał, to szybko się okaże, że każdy piksel został tak naprawdę zduplikowany, czy też dostał swojego sąsiada, który ma kolor do niego kontrastowy. Na przykład widać, że koło flagi pojawiła się krawędź. Widać także szum RGB, który się wyostrzył i dzięki temu zdjęcie wygląda nawet jeszcze gorzej niż poprzednio. Dla przykładu soften zrobiłby ze zdjęciem coś takiego. Znika cały ten szum i samo zdjęcie wydawać się będzie nieostre. No i jest takie, powiedzmy sobie, lekko nieostre. Bez tego by było troszeczkę ostrzejsze. Tak to działa. Teraz następny filtr, który mamy w tym nodzie, to jest nod o nazwie Laplace, Laplac. To jest na cześć pewnego matematyka, który wymyślił fajny algorytm do znajdowania krawędzi. Proszę bardzo, mam teraz w całym obrazku znalezione elegancko krawędzie. Jeżeli sobie dodam jeszcze render layers i te render layers podłączę zamiast obrazka, to przypuszczam, że będę mógł zobaczyć, oczywiście muszę wyrenderować scenę standardowo, to widać teraz na renderze już działanie, efekt działania tego noda. Zamiast normalnego napisu pojawiły mi się cieniusieńkie, ledwo widoczne krawędzie. Weźmy, zobaczmy, gdzie jest ten viewer. O, tutaj widać. Tutaj mam to pokazane dosyć wyraźnie. No i jeżeli oczywiście będzie 0, to obrazek będzie wyglądał w taki sposób. Natomiast jeżeli będę miał cokolwiek tutaj ustawione, to tło zostanie pociemnione, a jednocześnie pojawią się kontrastowe krawędzie tam, gdzie są wyraźne różnice jasności pomiędzy obiektami na scenie. No i w skrajnym przypadku doprowadzi to do utworzenia
zwykłego obrysu. Jest to pierwszy z filtrów znajdujących krawędzie w obrazie. Dzieje się to na podstawie jakichś takich złożonych równań matematycznych. I oprócz tego filtru mamy również inne, na przykład Sobel. Jest to również filtr, którego działanie polega na znajdowaniu krawędzi, ale te krawędzie tym bardziej tutaj są, jakby są bardziej widoczne. Dostaję wyraźnie skrawędziowany obrazek i to wygląda bardzo fajnie. Dzięki temu mogę uzyskać obrys troszeczkę podobny do tego, który mam w postprocessingu w opcji Edge. No, z tym, że działa to na zasadzie kontrastu w obrazkach, a więc mogę zastosować to również do obrazka. Nie tylko do jakiegoś, powiedzmy sobie, renderu 3D. Tak wygląda mój obrazek w tej chwili. Dodały się do niego takie dość fantazyjne różnice, zwłaszcza tam, gdzie były niewielkie różnice gradientu. Ten filtr tworzy takie dosyć ciekawie wyglądające deformacje. Tak samo tu na ręce, jak widać. No, trawa to już jest w ogóle szaleństwo. Spodnie wyglądają bardzo ciekawie. Tak to wygląda. No więc tak działa Sobel. To jest dosyć ciekawy filtr. Widać, że on tworzy taką zupełnie surrealistyczną kompozycję. Liście wyszły śmiesznie. Wszystko jest obrysowane grubą, białą linią. Oprócz tego istnieje również Previd. Jest to również pewien algorytm, który pozwala wykryć krawędzie na obrazku. Teraz są mocno przerysowane. Jeżeli dam faktor troszkę mniejszy, to podobnie jak Sharpen pozwoli mi on troszeczkę ten obrazek wyostrzyć. Ale jednocześnie to wyostrzenie powoduje, że dookoła obrazu powstają takie, czy też dookoła elementów obrazu powstają takie troszeczkę zblurowane, troszeczkę nieostre pojaśnienia. W przypadku filtra Sobel to jest, przypuszczam, trochę bardziej widoczne. Weźmy sobie na przykład coś takiego. Teraz weźmy sobie Previd. Myślę, że Previd jest trochę bardziej delikatny w tej swojej działalności, dlatego daje się stosować w takich miejscach, gdzie chodzi nam o bardziej subtelny efekt, przy tej samej sile oddziaływania oczywiście. I ostatni z nich to Kirsch. Kirsch jest już rzeczywiście silny, to już jest całkowicie przesadzony filtr, on potrafi zrobić taką masakrę z obrazka. No więc wiadomo, jak to wszystko się zachowuje, ok? Nie wiem, dlaczego mi się ten obrazek nie chce teraz zmniejszyć. O, teraz już będzie chyba dobrze. Teraz zobaczymy. No niestety, coś stało się z klawiaturą. Musiał się zablokować jakiś klawisz. Teraz jest już w porządku. Dobra, jakoś wróciłem do ładu. Mam pomniejszony, jeszcze bardziej. Tak działa efekt typu Kirsch. A więc tak podsumowując. Od Laplace'a do Kirsch'a mamy efekty związane z wykrywaniem krawędzi. Laplace jest z tego wszystkiego najdelikatniejszy. To jest filtr, którego można użyć na przykład po to, żeby podnieść leciutko kontrast w obrazie bardzo subtelnie, subtelniej niż robi to efekt Sharpen na przykład. A pozostałe mają coraz silniejsze oddziaływanie. Kirsch jest najbardziej ekstremalny. Najbardziej zmienia kolory w obrazku. Natomiast na samym końcu jest filtr, który nazywa się Shadow. Shadow jest to taki dziwny rodzaj filtra, ponieważ zobaczmy, co on robi na przykładzie naszej sceny. Weźmy sobie, dodajmy ten Shadow. Nie wiem, czy to będzie widać akurat w tym przypadku. Nie, tutaj musimy mieć silniejsze kontrasty. W związku z tym, znaczy widać delikatnie, co się dzieje, ponieważ pojawiły się na scenie takie troszeczkę jaśniejsze elementy. Ten Shadow tutaj pojawia się jako kontrastowy cień w stosunku do tego, co było. Ok, tak to działa. Natomiast ten render akurat nie za bardzo pasuje i być może powinienem dodać tutaj do sceny jakieś inne światło. Weźmy może troszeczkę ten napis, spróbujmy oświetlić, zrobię render. Teraz jest jaśniejszy. Widać, że teraz już został dodany tak naprawdę rzeczywisty cień do obrazka i to jest właśnie efekt działania tego filtra. Jeżeli filtr wyłącza, cienia nie ma. Jeżeli będę go dodawał stopniowo, no to zacznie się pojawiać jakaś taka lekka faza, lekkie wytłoczenie na literach. Bardzo sympatyczny efekt. Można użyć tego filtra oraz innego, który by nam generował, na przykład Sobel generuje ładne, że tak powiem, obrysy. Możemy następnie dać ten sam filtr później i wrzucić tutaj na przykład Shadow, żeby uzyskać te obrysy z cieniem chociażby. No jest taka prosta sprawa, wytłoczenie, bardzo eleganckie, a bardzo szybko, tanio, lekkim sposobem można to zrobić. No więc tak działa ten filtr. To jest pierwszy nod z całej serii nodów zawartych w grupie filter. Ok, do omówienia zostały jeszcze blur różnego rodzaju, później erozja obrazka lub rozpuszczanie oraz dwa najciekawsze, czyli zmiana ostrości oraz poświata, którą można dodać na różne sposoby. Tam rzeczywiście będzie można uzyskać ładne efekty. Ok, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.